Mateusz, po świętach Witaj Piotrze w atmosferze zmartwychwstania pańskiego Czas piękny, radosny, ale wracamy do tematu trudnego No a jeszcze się przygotowujemy do ważnej niedzieli, Niedziela Miłosierdzia Tak, przed nami Niedziela Miłosierdzia, a dzisiaj temat, który nam został jeszcze z tworzenia świata Czyli upadek, upadek człowieka Bohaterami dzisiejszego odcinka Będą... są znani nam Adam i Ewa, Ewa. <laughs> No jeszcze może troszkę ten... Szatan Albo przynajmniej wąż. Temat trudny i jednocześnie bardzo ważny dla w ogóle całego rozumienia nie tylko obecności zła czy grzechu, ale też całej historii odkupienia i zbawienia człowieka. Tak, i też konsekwencji tego grzechu dla nas, którzy żyjemy tutaj wiele, wiele, wiele wieków po Adamie i po Ewie. I bardzo mi się podoba, od czego zaczyna katechizm. Jest taki bardzo ostrożny tym razem. Przywołuje Augustyna i mówi ten Augustyn w tym cytacie. Pytałem, skąd pochodzi zło i nie znajdywałem rozwiązania. Jest ostrożny, bo nawet w teologii upadku nie ma tak wszystkiego bardzo jednoznacznie określonego. Bardziej się trzyma po prostu teorii takiej, że było coś takiego jak ten pierwszy upadek, że są konsekwencje tego dla każdego człowieka. Ale szczegółów, że tak powiem, nie ma. To Nie brakuje, dlatego bardzo konieczne są nasze dopowiedzenia. Tak, coś spróbujemy przynajmniej trochę dopowiedzieć w tym temacie. Kolejna rzecz, która mi się bardzo spodobała, to jest w kolejnym punkcie katechizmu, po tym cytacie z Augustyna, katechizm mówi, żeby zrozumieć zło, trzeba zacząć od dobra. No, ale w jakim sensie? On tutaj mówi, tylko wtedy możemy zrozumieć, czym jest grzech, czym jest zło, jeżeli zrozumiemy miłość Boga, Jego dobroć, łaskawość, i jak ona została złamana, przerwana przez właśnie grzech, to wtedy jesteśmy tak naprawdę w stanie zrozumieć, czym ten grzech jest. I tam mówią, że próbuje się tłumaczyć ten grzech, że to jest wada w rozwoju, słabość psychiczna, że to jest błąd, jakaś konieczna konsekwencja nieodpowiedzialnej czy nieodpowiedniej struktury społecznej, ale katechizm przestrzega, żeby nie pomijać takiego obszaru czy wątku w tym, co to jest grzech że grzech to jest zerwanie jedności z Bogiem. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj człowiek unika w ogóle podejścia takiego, że pojawia się w jego życiu grzech. Może być słabość, może być coś takiego związanego z naturą, ale ciężko jest przyznać, że sam dobrowolnie popełniłem coś złego, czyli coś przeciwko dobru. Gdybyśmy się trzymali tego Augustyna, który. No, nieprzypadkowo to zaznaczył, bo człowiek wtedy wie, że popełnia grzech, kiedy wie, że zniszczył coś, co jest dobrem. Tak, i to wszystko dzieje się na takim gruncie spotkania z Bogiem. Jeżeli ktoś wytnie Boga, jeżeli ktoś w ogóle zamknie się na tą przestrzeń relacji z Bogiem, to grzech staje się czymś, tak jak to powiedziałeś kiedyś, irracjonalnym, głupim, niezrozumiałym. Tak, bo on jest zawsze przeciwko Panu Bogu, nawet jeżeli wprost nie jest przeciwko Niemu skierowany i na przykład jest przeciwko drugiemu człowiekowi. Albo nawet przeciwko sobie samemu. No, ale jak wytniesz Pana Boga z tłumaczenia, to nie masz argumentów, żeby to wytłumaczyć. Nie masz odniesienia do dobra. Tak. Nie masz odniesienia do dobra. Nie wiesz, gdzie jest skala. Więc ten pierwszy upadek to jest takie bardzo ważne z perspektywy w ogóle rozumienia kondycji człowieka w relacji do Pana Boga, no nie? Bo to o to chodzi w tym pierwszym upadku, że coś się stało między człowiekiem a Panem Bogiem. Tak. Ja to tak często obrazowo mówiłem, że ten... bo, bo Jedno to jest sam upadek, no nie? że człowiek został zwiedziony przez szatana, że zostało mu coś obiecane przez szatana, ale też podważona obietnica Pana Boga, czy mhm. też słowo Pana Boga, zaufanie do Pana Boga. Ale z drugiej strony jest to, jakie to ma konsekwencje dla nas, bo my przecież nie zgrzeszyliśmy. Tak. Natomiast mówimy, że mamy konsekwencje tego grzechu. I dla mnie takim najprostszym chyba obrazem, pewnie nie idealnym, ale też takim pomagającym to zrozumieć jest taki obraz małżeństwa, które jest w więzieniu przez ten upadek, że zamknęło się jak gdyby w czterech ścianach przed Panem Bogiem mhm. i teraz rodzi się człowiek. On się człowiek rodzi zawsze w więzieniu. Mhm. I to jest ta kondycja nasza, że tak powiem, że my mamy te same ściany do Pana Boga, które mieli pierwsi rodzice. W relacji. Ściana jest między mną a Bogiem. Mm -hmm. No, tak jak powiedziałeś, nie każdy obraz jest idealny. Dokładnie, <laughs> dokładnie. Znalazłem inny obraz grzechu pierworodnego u księdza profesora Edwarda Stańka, bo on tłumaczy tak czasami ostro, ale bardzo obrazowo i bardzo tak przejrzyście. I on nazywa, że ten moment, kiedy rodzice popełniają grzech. Adam i Ewa, kiedy popełniają grzech. To jest moment, kiedy wyrzucają Pana Boga ze swojego serca. I serce jest puste. No. I teraz konsekwencje dla każdego z nas są takie, że my też się rodzimy z pustym sercem. No to jest takie poetyckie, ładne. I z pomocą przychodzi, jak już idziemy dalej, Jezus Chrystus i, te, i, i tego, nie? <laughs> Sakrament Chrystusa Świętego. To jest moment, kiedy ja do swojego serca na nowo... Zapraszam Pana Boga, on, on w nim jest, może w nim zagościć. Co nie znaczy, że potem już nie popełnię grzechu. Potem już mogę popełnić swój osobisty grzech, bo moja wola dalej jest taką samą wolą, jak miał Adam i Ewa, skłonną do różnych potrzeptów złego. Mój rozum jest taki sam, jak oni mieli. On się nie zrobił jakiś super ekstra teraz, że tylko Pana Boga będzie wybierał. Czyli te konsekwencje grzechu, te skłonności do zła. Te skłonności mam dalej takie same, jak miał Adam i Ewa, ale moje serce już jest pełne. I współpracując właśnie z Bogiem, który w tym sercu pochcie jest, mogę nad tymi porządliwościami zapanować. No to jest takie bardzo obrazowe, tak mówię, poetyckie. Natomiast problem jest taki, żeby dobrze to też zrozumieć, że jest co innego konsekwencje grzechu pierworodnego dla każdego człowieka. A co innego, zdolność człowieka do grzeszenia, która wynika z jego możliwości podejmowania własnych decyzji. Tak. To jest fajne, co powiedziałeś, że po Chrzcie Świętym człowiek jest napełniony łaską i ma łatwiej wybierać dobro. Tak. To ta współpraca z Bogiem, która po Chrzcie Świętym jest lepsza, taka pomaga zachować tę harmonię, o której wcześniej mówił katechizm, do której nawiązywałem. W stanie łaski łatwiej jest panować. To jest bardzo ważne, bo my chyba dzisiaj rzadko o tym nawet mówimy, a tym bardziej chyba myślimy w ogóle, że, że jak człowiek jest w stanie łaski, na przykład po spowiedzi świętej, to mu jest łatwiej walczyć ze złem i wybierać dobro. Jak wpada w zło, jak traci łaskę, traci ten taki bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, to mu jest łatwiej trwać w złym. Trudniej jest wtedy wybrać dobro. Trudniej jest się odbić. No nie? Dlatego na przykład y, spowiedź jest tak ważna, taka systematyczna, taka praca po to, żeby nie tyle się wyspowiadać, co mieć łaskę. No to widziałem taki nagłówek teraz przez święta gdzieś w mediach. Im dalej odejdziesz, tym trudniej jest wrócić. Wrócić, bo dłuższa droga i, i trudniejsza. No nie, Więc no, coś na takiej zasadzie. I znalazłem y jeszcze fajne definicje grzechu. Bo my mówimy, że grzech ciężki to jest świadome, dobrowolne przekroczenie przykazań Boży lub kościelnych w rzeczy ważnej. Natomiast tu, tutaj katechizm mówi, że grzech to jest nadużycie wolności. Tak, Bardzo mi się to spodobało. Nadużycie wolności albo jeszcze inaczej złe wykorzystanie wolności. Tak, tak, bo tak. nierozumienie wolności dzisiaj chyba byłoby jeszcze lepiej powiedzieć, że człowiek nie rozumie, co to znaczy wolność. To już jak tak wchodzimy na takie tematy, to taką dobrą definicją jest to, co napisał kiedyś Karol Wojtyła, jeszcze jako kardynał krakowski w jednej ze swoich książek, że człowiek wtedy dobrze wykorzystuje wolność i wtedy faktycznie jest wolny, kiedy potrafi sam o sobie stanowić. Natomiast jeżeli jest tak, że coś innego ona stanowi, to już ta wolność może być faktycznie źle wykorzystana. I to też w kontekście tego pierwszego upadku, że tam siadam i ewadali zwieść szatanowi, no nie? On ich podprowadził pod złe wykorzystanie wolności, którą mieli. Więc to też jest takie no trudne może słowo, ale też warto, warto w kontekście wolności o tym myśleć. Czy ja mogę i potrafię decydować o sobie, czy przypadkiem nie jest tak, że grzech decyduje za mnie? Że coś, co prowadzi mnie do grzechu, decyduje za mnie, że ja się temu poddaję. I wtedy nie wykorzystuję wolności, to co katechizm mówi. I źle wykorzystana wolność. Nawet jest taki punkt próba wolności. No tu jest też kwestia przy tym pierwszym upadku, myślę, ważna, tego rozumienia dobra i zła. Nie? Bo, bo to też się wiąże z tym upadkiem, że, że oni, co prawda, zrywali owoc, czyli sięgali po coś, co nie było jeszcze dla nich. Niekoniecznie całkowicie zakazane. To też jest taka, taka hipoteza, że równie dobrze Pan Bóg mógł im kiedyś pozwolić. Że pytanie, czy człowiek do pewnych rzeczy nie musi, nie musi dorastać, zanim będzie mógł no na przykład tego. decydować o tym, co jest dobre, a co złe. No i to jest właśnie ta pułapka słów. Człowiek nigdy nie będzie decydował, co jest dobre, a co złe. Człowiek no. odczytuje, co właśnie jest dobre, a co złe. Dlatego ja to specjalnie mówię. Jestem czujny. <laughs> Chciałem sprawdzić, <laughs> dlatego że. My tak dzisiaj mówimy bardzo często, no nie? że decydujemy o tym, że to jest dobre, a to jest złe. A ten przykład pierwszego upadku pokazuje nam, że jak człowiek zaczyna sam decydować, to się kończy upadkiem. Że może tylko odczytać, i to odczytywanie to jest też proces. No i tu jest ważna ta obecność tego naszego stwórcy, nie? ten horyzont, w którym Bóg jest obecny. Bo jeżeli nie ma kogoś, kto pisze, to co ja odczytam, nic nie odczytam, nie. No to widać po, po szatanie, który kusił. On nie kusił wprost do zła. On robił co mógł, żeby pokazać Pana Boga w złym świetle. Tak. I Czyli nawet... ucinał tego człowieka, tego kto ucinał tego, to pisał dobro i zło, no nie? No raczej pisał dobro. Raczej pisał dobro. No, pisał co jest dobra, co złe. Nie, bo dawał też zakazy, mówił, czego nie wolno, czyli jak dawał no tak. zakaz, to w pewnym sensie pokazywał, że, że jest coś, po co nie powinien człowiek sięgać. No i nie spodziewałem się, że w tym fragmencie katechizmu, który będziemy analizować, również pojawi się wątek o aniołach? I to, cośmy się spierali ostatnio w windzie, pamiętasz, upadek Aniołów, czy może być tak, że szatan się nawróci? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy może być tak, że szatan się nawróci, albo inaczej jeszcze postawione pytanie? Czy człowiek może się nawrócić po śmierci? Dlaczego tak postawiłem pytanie? Bo szukając odpowiedzi, a ja szukałem jej, i to w sumie teologicznej św. Tomasza zakwinu, on jednak traktat o aniołach miał taki dość mocno rozbudowany. Potrzebne mu to było do tego, żeby dobrze opisać potem człowieka, ale w tym traktacie o aniołach, on tłumaczy, dlaczego? Anioł po upadku już nie może się nawrócić. My jesteśmy przed niedzielą miłosierdzia, więc to jest dobra kwestia. Mhm. Czy miło, bo tam nawet Tomasz mówi, czy miłosierdzie dosięga Anioła, który upadł. Nawet mamy takie zapytanie w jednym z komentarzy pod jednym z filmów o rekolekcjach na naszym kanale na YouTube. Czy Pan Bóg będzie mógł spać spokojnie, tak w cudzysłowie mówiąc, patrząc na człowieka, który wieczność spędzi w piekle? Myślę, że spać spokojnie nie będzie, ale myślę, że nie jest w stanie nic zrobić. Znaczy są pewne granice, teraz dziwnie zabrzmię, ale są pewne granice Pana Boga w jego działaniu względem aniołów i człowieka, i tymi granicami jest wolność. W przypadku anioła, według Tomasza Zachwinu, ta wolność realizuje się przez jego decyzję, którą podejmuje. Raz. Przez to, że on ma poznanie idealne Pana Boga, on wie, jak Pan Bóg wygląda i wie, kim Pan Bóg jest. Jak raz podjął decyzję o upadku, czyli o odejściu od Pana Boga, to już nie ma możliwości. I Tomasz to porównuje do człowieka, który umiera. Że tak samo jest z człowiekiem, który umiera. Jak hmm. umarł, to już nie ma możliwości zmiany decyzji. Dla, człowie dla człowieka jest to moment śmierci, a dla anioła jest to moment upadku. No i pisze to wprost katechizm, cytując. Nie ma dla nich, dla aniołów, skruchy po upadku jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci. Tak, dokładnie. I, I też to jest to, Tomasza Zakwinu. Słyszałem, to, no, słyszałem też to powiedzenie, że miłosierdzie do śmierci, a po śmierci tylko sprawiedliwość. Ktoś to tak powiedział ostro. To ja bym tutaj się bał, dlatego że to jest takie przeciwstawianie sprawiedliwości miłosierdziu, a pytanie, czy faktycznie to się zawsze przeciwstawia. Czy w sprawiedliwości nie można być miłosiernym i czy miłosierdzie nie jest też pewną formą sprawiedliwości Pana Boga? Dla Pana Boga tak, no ale samo to, cośmy powiedzieli, ten moment śmierci już pewne rzeczy wiąże. Tak, bo, bo to trzeba też dobrze zrozumieć, że Pan Bóg nikogo na siłę nie zbawi, bo to pytanie takie, czy Pan Bóg może spać spokojnie widząc, że człowiek jest potępiony na wieki, można inaczej postawić pytanie. Czy matka może spać spokojnie, wiedząc, że jej dziecko na wieki jest potępione? Nie będzie mogła spać spokojnie. Czy może coś zrobić? Nie. Bo to jest decyzja dziecka, no nie? To jest decyzja człowieka, który jest wolny jest przed Panem Bogiem wolny. Jeżeli on do śmierci stoi na takiej postawie, że nie chce mieć z Panem Bogiem nic wspólnego, to mu Pan Bóg na siłę tego nie zapewni, żeby był z nim. No to jest ten ogromny szacunek wobec wolności człowieka, nie? Tak. Pan Bóg ogólnie, nam, bardzo nam, szanuje. Nam często brakuje tego. My byśmy tak chcieli czasem na siłę, żeby jednak, nawet jak ktoś powiedział wprost, że nie, ja z tym Panem Bogiem nic nie chcę mieć wspólnego, to ktoś z bliskich mówi tak, nie, no to może jednak a zróbmy pogrzeb, żeby był w kościele z Eucharystią, żeby go wprowadzić. To, to jest właśnie to, no nie? Pan Bóg ma tutaj wielki szacunek do człowieka. Podjąłeś taką decyzję. Masz prawo, jesteś wolny, Natomiast jest inna tajemnica, jak to się realizuje po śmierci. Nie wiemy. Tego nie wiemy. no nie? Na jakiej zasadzie to działa. Co musi człowiek zrobić? Jak tą decyzję musi podjąć, żeby faktycznie być potępionym na wieki i że tak powiem, nie zahaczyć o no, 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 <głosławiu> Nie zahaczyć o No bo teoretycznie kościół jeszcze nikogo nigdy nie potępił. Tak, to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie: Kościół. O nikim nie powiedział, że ktoś jest w piekle. Że ktoś trafił do piekła. To nie znaczy, że powiedział, że piekło jest puste. Natomiast nie mówi się, kto konkretnie mógłby trafić do piekła, bo my nie mamy takiego wglądu w serce człowieka. My nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje w momencie śmierci z człowiekiem, w jaki sposób ta śmierć prze, przechodzi potem w wieczność, w jaki sposób ona się realizuje w tej relacji do Pana Boga. My wierzymy w to, że człowiek ma szansę, nawet jeżeli grzeszył, trafić do czyśćca i stąd potem ta nasza praca tutaj na ziemi, żeby tego człowieka nauczyć, jak gdyby bycia z Panem Bogiem. To też tak obrazowo, bo to może warto przy tej okazji powiedzieć, jak już weszliśmy na ten temat, że, że to troszczenie się o zbawienie człowieka. Na przykład nasza modlitwa za tego człowieka, zamawiane msze święte, Eucharystia, którą sprawujemy w jego intencji, prosząc, żeby ta śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie otworzyło tego człowieka na wieczność, to jest tak naprawdę uczenie tego człowieka miłości. Nasza miłość do Niego ma mu pokazać, jak ma kochać potem Pana Boga i się odnajdywać w relacji z Panem Bogiem, mhm. która jest zawsze relacją miłości. To, to wszystko, co mówimy w tym czasie, kiedy mówimy przed niedzielo miłosierdzia jest fenomenalne, jest niezwykłe, bo przed nami jest dzień, o którym Jezus powiedział w objawieniach prywatnych w Faustynie, że wszystkie łaski, o które człowiek poprosi, będą mu udzielone dzisiaj, znaczy w tą Niedzielę Miłosierdzia. Że zdroje łask się otwierają i możemy dostąpić takich darów, jakich nam się nie śniło. Ja to lubię porównywać, że to jest takie... Wielkanoc była takim przebudzeniem, że kurczę, coś się dzieje, i to jest ta druga szansa, ta niedziela miłosierdzia, tydzień później. Jak przemyślałeś przez Triduum, przemyślałeś przez Wielkanoc, to teraz idź do spowiedzi. Bo teraz to, jest owoc, no nie? to jest owoc z stania, no że Jezus daje łaskę człowiekowi, tak. że może naprawdę zmienić życie. No i wiesz, i przygotowując się, czytam tutaj kolejny zdanie w katechizmie z tego naszego fragmentu. Człowiek kuszony przez diabła pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do stwórcy. tak. Tam są dwa elementy tego grzechu, który się w raju dokonał. Po pierwsze, to jest podważenie tego zaufania wobec Pana Boga. No, i, i, i tu jest dla mnie super odkryciem, że właśnie Jezus przychodzi z tym objawieniem: Jezu, ufam Tobie, nie? Miłosierdzie i zaufanie Jezusowi. Tak, by to było to, to, tym kluczowym problemem dzisiaj. Brak znaczy, od zaufania. wieków to jest kluczowy problem. No. Znaczy, od upadku to jest kluczowy problem, może tak. Bo to też, no dobrze, żeby wybrzmiało, że cała historia zbawienia, wszystko, co Pan Bóg robi, a zwłaszcza to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, czyli cała męka, śmierć i zmartwychwstanie, jest po to, żeby człowiek na nowo zaufał Panu Bogu. Dlatego miłosierdzie Boże jest po zmartwychwstaniu. No tak. I to drugie, co miałem powiedzieć, że ten grzech w raju, to jest brak zaufania, i to drugie to jest nieposłuszeństwo. Jak ktoś będzie tak sobie rozważał na modlitwie. Z perspektywy tych dwóch słów, zaufanie i posłuszeństwo, no to to się wchodzi w takie wątki modlitwy, że aż pozazdrościć można. No i to jest trudne, bo zupełnie inaczej wygląda perspektywa na przykład grzechu, jeżeli ją rozpatrujemy nie tylko na zasadzie takiej, jest materia jakaś, bo coś tam mhm. przeciwko czemuś coś zrobiłem, jest no wolność decyzji, bo sam chciałem i się zgodziłem na to, a jest zupełnie inne pytanie czy w tym wszystkim było zaufanie Panu Bogu, czy nie. Tutaj jakby rozpoczynać rachunek sumienia od słów. Czy słuchałem Boga? Czy ufam Jego Słowu? Tak, czy ufam nie Jego... co zrobiłem, tylko na tym gruncie super wewnętrznym. Tak. Czy ufam Jego Słowu? Bóg mi mówi, no nie? to jest tak, Bo to jest dokładnie to, co się stało w raju. Bóg powiedział Adamowi i Ewie, że mają takie miejsce do życia, taki sposób życia. To im wolno, tego im nie wolno. To jest dobre, to jest złe. I teraz oni mu przestali ufać. Cała walka szatana z Panem Bogiem w raju, bo on walczył z Panem Bogiem w raju, nie z człowiekiem tak naprawdę, on z Panem Bogiem walczył, jest po to, żeby człowiek przestał mu ufać. Nie wiem, czy ty kojarzysz, jak w seminarium pisałem sztukę z jednym z naszych kolegów księży. Pamiętam, robiliśmy tak plakat naprawdę. do tej sztuki. Tak, robiliśmy plakat właśnie o szatanie i to było co prawda bardzo obrazowe, no bo to sztuka, tekst, który można było przenieść na scenę, ale genialnie pokazujące, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodziło. Że w momencie, kiedy Bóg stwarzał człowieka, to co Ty mówiłeś w ostatnim odcinku, że go tak bardzo wysoko postawił, pokazał, że człowiek będzie ponad aniołami, mm. Szatan, który był tym jednym z pierwszych aniołów, takim bardzo bliskim Pana Boga, podjął decyzję, że jest przeciwko temu, czyli przeciwko Panu Bogu, stał się razem z innymi aniołami, aniołami upadłymi i na takiej zasadzie ja Ci pokażę, że Ci to nie wyjdzie. Tak. Ja Ci pokażę, że Ci to nie wyjdzie. I cała historia upadku i potem wszystko, co się dzieje przez całą historię człowieka, to jest tak naprawdę zmaganie się szatana z Panem Bogiem o to, kto miał rację. No tak i, i on to szatan robi w perfidny sposób, nie? Bo my to tak. znamy z filmu w akcji, nie? Jak jakiś bohater chce drugiemu bohaterowi dokopać, to często atakuje jego dzieci. To, tak, dokładnie. To, to robi szatan, nie? To robi szatan. Nie no. ma szansy z Bogiem, no to będzie kopał jego stworzenie. On wie, że to nie jest jego poziom. Czy, nie ma co w ogóle walczyć z Panem Bogiem, ale jak zwiedzie człowieka i zniszczy relację między człowiekiem a Panem Bogiem, to zawsze będzie mógł powiedzieć Panu Bogu, a nie mówiłem? No i dlatego Bóg wysyła swojego Syna. Tak, dlatego sięga po najwyższą broń. I mówi, nie? zrób wszystko, powiedz jak tylko potrafisz, że jestem z nimi, że ich kocham. No i też katechizm ładnie kończy ten fragment, mówiąc, że my cały czas jesteśmy w stanie walki. Po naszej stronie jest Bóg. Faktycznie ładnie. Że <laughs> no. cały czas w stanie walki. Ale że jesteśmy wygrani. Jesteśmy wygrani. Musimy elegancko jeszcze się wycofać z pola walki, czy, czy jakby przejść do domu ojca. Nie dać się rozerwać temu drapiącemu szatanowi, bo bitwa już została stoczona, już została wygrana. Znaczy, to jest tak, że szatan wiadomo, nie ma szans. Z Panem Bogiem. Natomiast zawsze może walczyć o człowieka. Może bradzieńców. No nie, może bradzieńców. Mi się bardzo podoba i zawsze to polecam, jeżeli ktoś ma możliwość, to żeby sobie obejrzeć film: Szatan Ubiera się u Prady". Tak? Tak. <laughs> nie, no jest naprawdę według mnie, to jest komedia oczywiście, to, to nie jest może film żaden teologiczny i tak dalej, ale daje dobrze do zrozumienia, co się dzieje w tej walce, o której mówi katechizm. Że szatan potrafi się tak ubrać w świecie, że jest bardzo trudny do rozpoznania i nawet człowiek się może nie zorientować, kiedy będzie go tak, tak go zwiedzie, że mu odbierze to zaufanie do Pana Boga. I my tyle, może tak, my walkę wygraliśmy w sensie takim, że Chrystus zmartwychwstając zadał ostateczny cios Szatanowi. Pokazał, że Pan Bóg kocha człowieka bezgranicznie, no nawet do tego momentu, że potrafi pozwolić swojemu synowi umierać. Ale my do dzisiaj musimy być czujni, żeby nas Szatan nie zwiódł. To się nie skomieniło, to się nie skończyło. Tysiące lat temu, kiedy Chrystus umierał na Golgocie i pokonywał szatana, z martwych zmartwychwstając, nie zmieniła się ta perspektywa, że szatan dalej może się tak przebrać, że nas zwiedzie. Mhm. Ale mamy oręż w postaci obecności Jezusa Chrystusa tak. w naszych sercach. Łaski. No i tak naprawdę cała historia opadku sprowadza się do jednej kwestii, że jak człowiek chce sobie z tym poradzić, to musi mieć łaskę. Czyli musi być ciągle w relacji z Panem Bogiem. I troska o to jest tak naprawdę troską o to, żeby się nie dać zwieść. Jak mówiłeś o tej sztuce, którą wtedy w seminarium przygotowywałeś razem z twoimi rocznikowymi, to pamiętam, że mam na dysku fragment tej sztuki, gdzie jeden z naszych księży podkłada głos, i to no, mówi takie rzeczy do przemyślenia wtedy napisane. Myślę, że to jest dobry moment, żeby to podlinkować. Oj nie, mam jego zgodę. <słuch> tak? Tak. <słuch> no to można, można. Znaczy to jest taka sztuka, która daje dużo do myślenia. Szkoda, że mamy treści. O, o, o relacje. Gdyby się udało wrócić do tej treści i ją odzyskać, to byśmy spróbowali ją jakoś... Żeby całą sztukę odzyskać? No. Cały scenariusz napisany. No, nie pamiętam, czy gdzieś to jeszcze będzie. Tego jednego współproducenta pytałem, to mówi, że on nie ma. No, nie ma. Eee... Poszukamy. Poszukamy, poszukamy. Może jeżeli nawet nie znajdziemy całej sztuki, to jest szansa, że może znajdziemy DVD z nagraniem tej sztuki. Bo... A tymczasem... I tobie życzę i sobie dobrego przeżycia niedzieli Bożego Miłosierdzia. Dużo łaski.